Cześć, z tej strony Jarek Poleca, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie druga część wideoteki, mojej wideoteki i filmy, które posiadam. No to co, zaczynamy. Co tutaj mamy? Wielki przebój, naprawdę bardzo dobry film. Piękny umysł i Russell Crowe w przebojowej roli. Bardzo dobry aktor. Historia geniusza matematycznego i walki jego z chorobą i też z systemem, który chciał go wykorzystać. I go wykorzystał, nie? Polecam serdecznie. Piękny umysł. Trochę horroru. Scanner Cup 2, rewanż. Głośna seria. Również polecam miłośnikom gatunku. Coś dla fanów Top Guna, filmu Top Gun. Niewidzialny. Słuchajcie, to jest historia lotników, którzy rywalizują ze sztuczną inteligencją, która również znajduje się w samolotach i kieruje tymi samolotami. Jest jakaś misja, no to wszystko się fajnie ogląda, szybka akcja. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Polecam, polecam serdecznie. Mistrzowie horroru. Jasnowłose dziecko i chora dziewczyna. No dla miłośników gatunku. Science fiction, ambitne science fiction, ludzkie dzieci. Polecam serdecznie, bardzo fajny film. Zobaczymy, o czym to jest. No to już niedługo będzie się działa akcja tego filmu, w 2027 roku. Polecam serdecznie. Dobre kino, ambitne. Uczeń Czarnoksiężniczka, coś lekkiego, Nicolas Cage w głównej roli, w jednej z głównych ról. Tak, na deser można to obejrzeć. Alone in the Dark, Wyspa Cienia. Powstało kilka części tego filmu. Nie wiem, nie wiem dokładnie, która to jest część, ale powstała na podstawie jednej z najpopularniejszych gier komputerowych. Szybka akcja, tak na raz obejrzenie, można raz obejrzeć i zapomnieć, podejrzewam. Star Trek. Książka z filmem, jeszcze nie rozpakowana, spójrzcie. Nie widziałem jeszcze tego. Nie, widziałem ten film. Ale nie z tej płyty, która jest w tym pudełku. Polecam dla chcących obejrzeć coś lekkiego, science fiction. O, Jet Li w filmie Tylko jeden. Świetny film, muszę wam powiedzieć. Bardzo dobry. Ujęcia, szybka akcja, naprawdę polecam serdecznie. Strażnicy, kultowy film, trwa chyba z 2 godziny, nawet i dłużej. Teraz zobaczymy, jak on długo trwa. 155 minut, ale jest chyba też wersja dłuższa, z tego co wiem. Bardzo dobry film. Dom na przeklętym wzgórzu. Dwa filmy. Dwa filmy? Tak, dwa filmy. Na jednej płycie DVD.
ale nie powiem wam, jaki jest drugi film. Michael Jackson, ale to kupowałem nad morzem za złotówkę. Stalowy świt. Bardzo dobry film. Ten film mogę polecić z Patrickiem Swayze. Jeśli ktoś lubi Patryka Swayze, na przykład klimaty filmu Vicky Daiwo, no to jest idealne połączenie. Wersja reżyserska, Gwiezdne Wrota, świetny film, klasyka. Polecam serdecznie. O, jakiś Miami Vice się zawieruszył. Klasyczny serial policyjny z lat 80. z rewelacyjną muzyką. Imperium Wilków. Jean Reno. Też bardzo dobry film. Producenci Piątego Elementu oraz twórcy Purpurowych Rzek przedstawiają mega produkcję Imperium Wilków. No, muszę sobie przypomnieć ten film. Nagi Instynkt. Sharon Stone, Michael Douglas. Klasyka gatunku, dreszczowiec. Mocne kino. O, tutaj jakieś bajki się trafiły. Atlas chmur. Bardzo wymagający film. Miałem kiedyś zamiar pójść do kina, ale tak jakoś się stało, że nie trafiłem na ten film do kina. Przestali chyba grać. Trudne, wymagające kino. Nie dla każdego. Bruce Lee. Droga smoka. Cóż tu więcej dodać? Bijatyka. Pierwsza klasa. Wielki podryw. No, rewelacyjny film. To jest komedia z rewelacyjną obsadą. Polecam serdecznie. Next, następny. Ekranizacja opowiadania Phila Dicka, autora Raportu Mniejszości. Będzie się działo, znaczy się. Science fiction. Co my tutaj dalej mamy? Kobieta Jeleń. Powrót do domu. Dwa horrory na jednej płycie. Jeszcze zapakowane. No nie. Lepiej późno niż wcale. Jack Nicholson i Diane Keaton. Najpiękniejsze filmy o miłości. Z takiej serii jest ten film. Kupiony nad morzem za złotówkę. A mamy cenę, która wskazuje, że kosztował 18 zł prawie że. Miami Vice też się trafił. Pocałunek, długi pocałunek na noc. Film, który zrobił klapę finansową w Ameryce, z tego co wiem, a w Europie bardzo dobrze się sprzedał. Film jest świetny. Z rewelacyjną kreacją Ginny Davis. Sensacja, pierwsza woda. Kto nie widział, niech obejrzy. Starship Troopers 3. Najsłabsza część z całej trylogii. Jedynka myślę, że najlepsza jest. Dwójka też taka słaba była. Trójka też słaba jest.
Duna z 84 roku. Klasyka. Kill Bill, część druga. No, jeśli ktoś lubi walki na miecze samurajskie, trzeba to obejrzeć. Najwyższy poziom realizacji. I jedyneczka. I jedyneczka. Quentin Tarantino to nagrał. Wyreżyserował. Świetne dwa filmy. Beverly Hills. Oczywiście Gliniarz z Beverly Hills 2. Wiecie co? Uważam dwójkę za chyba najlepszą część z tej serii. Ma powstać czwórka. Tam podobno się dogadali już. I będzie czwóreczka. Dwójka jest najlepsza z tej serii, według mnie. Tropiciel. Tropiciel, tropiciel. Wiecie co? Nie pamiętam, o czym to jest film. Informers. Kogo ja tu widzę? Kim Basinger, Micah Rourke, Winona Ryder. No patrzcie, no dobrzy aktorzy. Możliwe, że film jest fajny. Spider-Man 3, ale chyba już miałem Spider-Mana 3. Dzisiaj pokazywałem, bo tu odłożę. Anioły i demony. Bardzo kontrowersyjne kino. Kto lubi historie spiskowe, no to będzie dla niego. Królowie. Film, powiem wam, że ten film jest na jedno obejrzenie i zapomnieć, że się obejrzało. Też takie filmy mam. Ghost in the Shell. Słuchajcie, mam całą serię tego. Muszę tutaj na chwilę zastopować. Świetna manga dla kochających ten gatunek, rzecz obowiązkowa. Tak się składa, że mam cały sezon, czy dwa sezony nawet mam. Słuchajcie, swego czasu była przecena w markecie. No za śmieszne pieniądze, tam po złotówce chyba była taka płyta. Cztery odcinki były po złotówce, no to kurczę, czemu nie? Dobra, trochę przymeblujemy. Hobbit, Pustkowie Smauga. Znany film, znana trylogia. Polecam serdecznie dla miłośników fantazy. Kevin Costner w klasycznym westernie. Arcydzieło. Film romantyczny, heroiczny i pełen pasji. Oj, powiem wam, tutaj trafił się Rodzynek, Impostor.
bardzo ambitne science fiction. No i co ja mówię? Momentami straszny film. Powiem wam, że taki przejmujący, że Dick na podstawie noweli Dicka, rewelacyjne kino. Jeśli ktoś lubi science fiction, ale naprawdę z takim jakimś przesłaniem głębokim, rewelacyjne kino, rewelacyjne. Krew, ostatni wampir. Dobrze się ogląda. Polecam. Człowiek w żelaznej masce, Richard Chamberlain. Aktor, który przepadł jak kamień w wodę, ale swojego czasu był bardzo popularnym aktorem. Czas apokalipsy, powrót. Nie widziałem tego filmu. Marlon Brando. Muszę to obejrzeć. Nie, widziałem, co jak Adam. Widziałem. Świetny film wojenny. Świetny film. Komedia. Asterix i Obelix w służbie królewskiej, w jej królewskiej mości. Kawał świetnej komedii. Rewelacja. Niewierna z Richardem Gerem. No, jeśli jest ten aktor, to film będzie na pewno świetny. Polecam serdecznie Dreszczowiec. Poznasz przystojnego bruneta. Kogo my tu mamy? Anthony Hopkins, Antonio Banderas. No. Wesoła komedia. Odcinek już ma 20 minut prawie, 17. Dobijemy do 20 i będzie potem następna część. Miss Agent, wesoła Sandra Bullock w wesołej strzelaninie. Bardzo dobra komedia. Polecam serdecznie. Smak ryzyka. Christian Slater. Jeden z lepszych filmów z jego udziałem. Komedia sensacyjna. Z elementami. Sensacja z elementami komedii. O tak. Charlie. Cykor. Klasyka. Sandra Bullock i pan Nilsson. Obserwator z Keanu Reevesem. Mocny film. Mocny film. Ostrożnie. On patrzy. Druga część, znaczy prequel horroru wszechczasów, coś. Z którego roku on jest? Z 2011, tak, z 2011. Polecam serdecznie. Okej, to by było na tyle. Jak się spodoba, to będzie część trzecia. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, niech się kanał rozwija. Hej!